do przyjęcia sakramentu chorych, gdyż stan jego zdrowia był bardzo ciężki. Siostra Marta liczyła na pomoc brata. Podbiegła do drzwi jego pokoju w przekonaniu, że jako teolog bliski przyjęcia sakramentu kapłaństwa wpłynie na owego oficera. Tymczasem nie mogła się brata dobudzić. Rezygnując z jego pomocy, pobiegła do łóżka chorego, uklękła i modliła się gorąco, polecając go opiece Matki Bożej od cudownego medalika. Po jakimś czasie chory wyraził chęć odbycia spowiedzi, przyjęcia komunii świętej i sakramentu namaszczenia. Natychmiast posłała dozorcę szpitala po kapłana, by mógł spełnić jego prośbę. Siostra Marta, jako siostra miłosierdzia, miała jeszcze jeden dar nieba i pomoc w prowadzeniu ludzi do Boga, czyli pełnieniu czynów miłosierdzia co do duszy. Był nim szkaplerz niepokalanego serca Maryi, zwany zielonym szkaplerzem. On jest może mniej znany, ale teraz coraz więcej ludzi jednak prosi o ten szkaplerz i za przyczyną tego szkaplerza również ludzie otrzymują wiele łask. Mamy też wiele współczesnych świadectw. Skąd w ogóle mamy ten szkaplerz? 10 lat po objawieniu Matki Bożej od cudownego medalika inna siostra miłosierdzia nazwiskiem Justyna Biskajwili miała widzenie niepokalanej. Maryja w prawej dłoni trzymała swoje serce, tam jak właśnie widać, natomiast w lewej coś w rodzaju szkaplerza. Kawałki sukna miały kolor zielony. Na jednym płatku widniał wizerunek Najświętszej Dziewicy, natomiast na drugim przebite mieczem serce z promieniami otoczone napisem: Niepokalane serce Maryi, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Siostra Justyna zrozumiała, że za pośrednictwem tego szkaplerza Matka Boża wyjedna u swego Syna nawrócenie, czyli doświadczenie miłosiernego dotyku Boga dla ludzi słabej wiary i zapewni im dobrą śmierć. Ten szkaplerz był i wciąż jest używany przez siostry miłosierdzia w podsłudze osobom potrzebującym pomocy. Szczególnie głośna stała się historia człowieka, który w 1838 roku zabił arcybiskupa Paryża. Po wielu latach morderca, złożony śmiertelną chorobą, znalazł się właśnie pod opieką sióstr Charité. Siostra zajmująca się tym jawnym wrogiem Kościoła zachęcała go do pojednania się z Bogiem, ale postawa tego człowieka była bardzo agresywna i wroga. Ale siostra nie zamierzała się poddać. Niepostrzeżenie włożyła pod jego poduszkę zielony szkaplerz i wraz z siostrami modliła się wytrwale, aby niepokalane serce Maryi zatriumfowało w jego sercu. I wkrótce chory poprosił o spowiedź, pojednał się z Bogiem, a przy świadkach przyznał się do zamordowania arcybiskupa Paryża. To jest dawne świadectwo, ale takich świadectw w domu prowincjalnym w Krakowie współczesnych mamy bardzo dużo. Nie wiemy, czy siostra Marta używała zielonego szkaplerza w swojej posłudze chorym, ale możemy przypuszczać, że tak, gdyż był to i jest nadal zwyczajny sposób postępowania sióstr miłosierdzia. Ponadto należy jeszcze wspomnieć, że siostra Marta prawie nigdy nie rozstawała się z różańcem i tę modlitwę uważała za niezwykle skuteczną. Dziękuję bardzo. Kolego, super. Kolejny czyn miłosierdzia, jeden z największych czynów, a w aktualnych czasach no naprawdę jeden z największych czynów, to przebaczenie. Siostra Marta miała specjalny dar łagodzenia konfliktów między chorymi. Szczególnie skutecznie głosiła miłość i miłosierdzie Boga poprzez postawę przebaczenia. Papież Franciszek w bulli Misericordia Vultus wydanej w roku miłosierdzia pisze, że przebaczenie, zniewak, jest najbardziej ewidentnym przejawem miłości miłosiernej. Jesteśmy wezwani do życia miłosierdziem, ponieważ to nam najpierw zostało udzielone miłosierdzie. Przypomnijmy sobie przykład siostry Marty. W
Bochni została niesłusznie i bardzo poważnie oskarżona o niemoralne życie. Wiele wycierpiała z tego powodu, było nawet zagrożenie, że zostanie wydalona ze zgromadzenia. Mimo to, kierując się chrześcijańskim miłosierdziem, przebaczyła oszczercy, a poprzez tę postawę sprawiła, że ten zdemoralizowany czy biedny człowiek przed śmiercią wyznał swoją winę i pojednał się z Bogiem. Postawa przebaczenia może być wspaniałym narzędziem ewangelizacji i może komuś otworzyć drogę do nieba. Mówiąc o przebaczeniu, należałoby jeszcze wspomnieć, że siostra Marta otrzymała pewne nadprzyrodzone dary, które pomagały jej w kierowaniu innych do Boga. Jednym z nich był dar czytania w ludzkich sercach. Wiadomym jest, że ludzie niechętnie spotykają się z tymi, którzy znają ich negatywne postępowanie, a jeszcze bardziej niechętnie z tymi, którzy odczytują i dostrzegają ich stan wewnętrzny. A przecież do siostry Marty ludzie garnęli się, chociaż wiedzieli, że ona czyta w ich sercach. Wiedzieli również o tym księża czy ojcowie pijarzy ze szpitala. I dlatego posyłali do siostry Marty tak zwane trudne przypadki, z którymi sami nie umieli sobie poradzić. I ona dzięki temu nadprzyrodzonemu darowi skutecznie przygotowała ich do spowiedzi generalnej z całego życia. I skąd znowu tej młodej siostry troska o spowiedź generalną? Trzeba krótko wspomnieć świętego Wincentego a Paulo, który zawsze bardzo zachęcał do odbywania spowiedzi z całego życia. Wynikało to z faktu, że ksiądz Wincenty odwiedził niegdyś wieśniaka, który będąc na łożu śmierci wyznał, że do tej pory spowiadał się świętokradzko, zatajał grzechy. Wyznał je dopiero przed świętym Wincentym, tuż przed śmiercią, gdy ten zachęcił go do spowiedzi z całego życia. Siostra Marta jako wierna córka świętego Wincentego przejawiała tę samą troskę. Zachęcając innych i przygotowując ich do sakramentu pokuty, pełniła również uczynki miłosierdzia. O takich uczynkach miłosierdzia mówi również papież Franciszek. Z przekonaniem kładziemy na nowo w centrum sakrament pojednania. Wiele osób wraca do sakramentu pojednania, a wśród nich wiele osób młodych, które w podobnym doświadczeniu odnajdują często drogę powrotu do Pana, aby żyć chwilą intensywnej modlitwy oraz nadać sens swemu własnemu życiu. Ponieważ pozwala to nam doświadczyć wielkości miłosierdzia i jest dla każdego penitenta źródłem prawdziwego pokoju wewnętrznego. Wielkość siostry Marty w praktykowaniu miłości bliźniego i w gotowości służenia najpełniej oczywiście okazała się w ostatnich wydarzeniach jej życia. Znamy to wydarzenie, kiedy w trosce o bezpieczeństwo młodego pracownika w szpitala w Śniatynie zastąpiła go przy dezynfekcji pomieszczenia i wkrótce później zachorowała i zmarła. Siostra Marta pomaga z nieba. Muszę się streszczać, bo jeszcze 5 minut pewnie. Siostra Marta, podobnie jak wiele innych świętych, jest nadal aktywna i czyni wiele dzieł miłosierdzia w odpowiedzi na prośby i modlitwy wiernych. Szczególnym miejscem jest oczywiście Śniatyn. Nie tylko jej grób i sanktuarium, ale też centrum błogosławionej siostry Marty, zbudowane przez siostry miłosierdzia krakowskiej prowincji, gdzie na co dzień siostry obejmują troską małe dzieci, dzieci niepełnosprawne oraz świadczą miłosierdzie tym wszystkim, którzy proszą o pomoc. Jest to centrum dzieł socjalnych. Natomiast w Krakowie jest również centrum kultu błogosławionej siostry Marty, i jego podstawowym zadaniem jest udzielanie informacji, dostarczanie pomocy duszpasterskich w postaci nowenny, broszurek, książek, różańców, zbieranie świadectw o otrzymanych łaskach. Ze wzruszeniem i wielokrotnie zaskoczeniem obserwujemy dynamikę kultu i jego obecność w skali światowej. Listy przychodzą z różnych stron świata, z Kanady, Brazylii, Wietnamu, Arabii Saudyjskiej, Malty, nie mówiąc już o Europie. Docierają do nas informacje, które pokazują, że święci i błogosławieni rzeczywiście są darem nieba dla całego Kościoła. Dla ilustracji podam
dwa przykłady, a może nie będzie za sobą, ja mam 5 minut czy dobrze. Więc z 2009 roku przykład z Arabii Saudyjskiej. Proszę mi pozwolić, że się przedstawię. Jestem Filipińczykiem. Studiowałem w Salezjańskim Ośrodku Świętego Jana Bosko, po czym wyjechałem do pracy w Arabii Saudyjskiej. Tutaj tylko islam może być wyznawany otwarcie. Rzymokatolicy mogą się tylko w domach. Proszę o przesłanie relikwii błogosławionej siostry Marty Wieckiej. Będzie ona mi pomocą w zachowaniu wiary w miejscu, gdzie nie ma ani kościołów, ani duchownych. Relikwie będą przechowywane w bezpiecznym miejscu i czczone w naszym sanktuarium. Drugi list z Brazylii z 2008 roku. Jestem Wagner Melo, należę do zakonu misjonarzy ubogich. Naszym charyzmatem jest głoszenie Ewangelii w środowiskach ubogich, zwłaszcza w miejscach słabiej obsługiwanych przez Kościół. Moim listem pragnę wyrazić nabożeństwo i mój zachwyt dla życia waszej kochanej, błogosławionej Marty Wieckiej, beatyfikowanej w 2008 roku. Podziwiam jej święte życie. Jej umiłowanie Jezusa i Maryi zachęca nas, abyśmy jak ona kochali Jezusa, naszego Boga. Jej proste życie, ukryte w Bogu, jest radością mojej duszy i ożywia pragnienie świętości. Bóg w swojej nieskończonej dobroci ujawnia swą wielkość w życiu dzieci Bożych i wskazuje ich nam jako przykłady do naśladowania. W życiu błogosławionej Marty nie było nadzwyczajnych wydarzeń. Niezwykła była tylko jej heroiczna praktyka cnót ewangelicznych, w której okazywała się prawdziwą siostrą miłosierdzia. Idziemy dalej. Chcemy z należytą starannością i uwagą gromadzić świadectwa licznych osób modlących się za wstawiennictwem siostry Marty i również wspierane ich modlitwą w domu prowincjalnym w Krakowie. W licznych naszych wspólnotach podejmowane jest dzieło nowenny, a w domu prowincjalnym każdego 30 dnia miesiąca gromadzimy się na Eucharystii poprzedzonej adoracją Najświętszego Sakramentu i w czasie tego czuwania odczytywane są głośno prośby i podziękowania, jakie napłynęły do nas w ostatnim czasie. I tutaj chcę jeszcze podzielić się świadectwem takim bardzo współczesnym, z 2016 roku. Pisze pani z Ukrainy. W 2016 roku, jako mama dwumiesięcznej Żeni Łubiancewy z Ukrainy, dowiedziałam się o śmiertelnej chorobie córki, niedrożności dróg żółciowych. Jedynym, bo to bardzo małe dziecko, jedynym ratunkiem dla dziewczynki był przeszczep wątroby, który na Ukrainie był niemożliwy, gdyż tu nie operuje się tak małych dzieci. Przyjąć dziewczynkę zgodziła się klinika Saint-Luc w Belgii, ale wystawiła rachunek na ponad 130 tysięcy euro. Zaczęto zbiórkę pieniędzy, ale szła ona bardzo powoli. Przed terminem brakowało jeszcze dużo pieniędzy, tak dużo, że w kilka dni nie udałoby się tego uzbierać. W dniu, gdy o tym się dowiedziałam, zaczęłam się modlić za wstawiennictwem błogosławionej siostry Marty Wieckiej. Nawet nie tyle o uzdrowienie dziecka, bo o to modliłam się codziennie, ale o to, by zamknąć tę zbiórkę na czas, choć sama nie miałam zielonego pojęcia, jakim cudem miałoby się to odbyć. Dokładnie na dwa dni przed już tym terminem dowiedziałam się, że znalazł się dobry człowiek, który całą niewystarczającą kwotę przelał na konto Żeni. W tej chwili nie wierzyłam swoim oczom i jednocześnie widziałam dzieło Pana i wstawiennictwo błogosławionej siostry Marty. Żenia na czas przyleciała do Brukseli, przeprowadzono przeszczep, a ja nadal modliłam się do siostry Marty. Obecnie jest to wesoła, 5-letnia dziewczynka, zdrowa, tylko że z cudzą wątrobą. Jestem niezmiernie wdzięczna błogosławionej siostrze Marcie, bo wierzę, że to przez jej wstawiennictwo otrzymałam pieniądze, dzięki którym uratowano życie mojej córki. Tatiana Radenia. Pomijamy kolejne świadectwo i idziemy do tematu Siostra Marta wędruje po Ukrainie. Temat znany tutaj bardzo dobrze, ponieważ na tych terenach odbyła się peregrynacja błogosławionej siostry Marty. Siostra Marta potrzebuje dziś naszego zaangażowania wiary.
I w tym duchu zrodził się pomysł peregrynacji relikwii błogosławionej siostry Marty po całej Ukrainie. Zrodził się on we wspólnocie księży misjonarzy prowincji Cyryla i Metodego. I w ten sposób chcieli oni przygotować zarówno siebie, jak i wiernych do obchodów 400-lecia swojego charyzmatu. Oczywiście wspomnianą inicjatywę z radością podjęły siostry Miłosierdzia i to, co dziś ma szczególną wymowę, ta peregrynacja rozpoczęła się od Mariupola, właśnie od tego miejsca, które teraz jest tak bardzo naznaczone cierpieniem. I tutaj można pokazać kolejne slajdy z peregrynacji. Przechodzimy do podsumowania. O czym siostra Marta mówi do nas dzisiaj? Jakie są najważniejsze drogowskazy jej życiowej drogi? Wszystko, co czynimy, powinno mieć początek w Bogu. Powinno wypływać ze zjednoczenia z Nim. Od tego należy duchowa moc naszych uczynków, także uczynków miłosierdzia. I stąd konieczność przekazu wiary w rodzinach, podjęcia osobistego życia modlitwy, korzystania z wielkiej mocy sakramentów.